Halo, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak za pomocą jednego prostego triku możecie znacząco polepszyć swoje umiejętności w walce. Otóż Don't Start Together wszyscy ogrywamy online, przez co potrzebujemy stałego połączenia z internetem. Powoduje to swego rodzaju opóźnienia, które są na ogół kompresowane przez taką fajną opcję w ustawieniach jak lag compression. Opcja ta sprawia, że w przypadku braku wiadomości na temat, gdzie aktualnie znajduje się postać, wynikającego z opóźnienia, sam stara się tę pozycję przewidzieć, przez co akcje, jakie podejmujemy z naszego punktu widzenia, czyli tego, co nam pokazuje komputer, są niezgodne z tym, co faktycznie się dzieje na serwerze, przez co wynika choćby, jak podejrzewam, błąd z pustymi uderzeniami, czyli kiedy podczas walki pomimo wykonania animacji ataku obrażenia nie zostaną zadane. Dlatego więc w momencie, w którym wyłączymy te opcje w ustawieniach gry, dodżowanie staje się o wiele prostsze. Choćby możemy uderzyć atakującego Shadowa, nim on nas zaatakuje, wykonać unik i ponownie zadać obrażenia, co oczywiście przyspiesza walkę z nimi dwukrotnie. Jak sami zresztą widzicie, sztuczka ta z włączonym lag compression zwyczajnie nie wychodzi. Osobiście po wyłączeniu tej opcji czułem się, jakby zasięg wszystkich mobów został znacznie obniżony, więc polecam wam serdecznie. Wadą jest małe opóźnienie między tym, co robimy w działaniach postaci, ale zapewniam, że da się do tego przywyknąć, więc polecam serdecznie. Zwróćcie uwagę też na różnicę w walkę z drzewcem z włączoną i wyłączoną tą opcją. Walka zachodzi o wiele szybciej, dzięki czemu jesteśmy zwyczajnie zrobić o wiele więcej w krótszym czasie. Rozgrywka jest dynamiczniejsza i przyjemniejsza. Dziękuję więc za oglądanie. Mam nadzieję, że nieco pomogłem wam w walce. Nie zapomnijcie wypróbować tej metody na swoich światach. Zapraszam na wieczorne live około 20, gdzie gramy różnymi postaciami. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!